Siemanko, siemanko. No właśnie, teraz już poranek następnego dnia. Gdzieś godzina 7:30. Jaki kotek tutaj. No właśnie. I tu widoki są takie. Tam jest wjazd, bo wczoraj tu na przystań chciałem się wbić z takim panem, co wjeżdżał w tamtą bramę. Ale ten facet powiedział, że tutaj jest na dziko i można sobie przenocować spokojnie. Tu jest wjazd. Trasa przebiega dookoła wielkich jezior. Pewno, że jest wyścig. A ja to w celach turystycznych pojechałem. Popatrzcie. No zresztą Mazurskie jeziora nie muszę przedstawiać. Jest po prostu pięknie. No co, do godziny 13 będzie padało. Będą przelotne opady. Będzie taka sobie pogoda, więc zakładam Gore-Tex. Nie wiem. Umyję się, zrobię owsiankę i będę jechał. Do zobaczenia na trasie. No nie minęło 10 km, jak od tej przystani dojechałem do miejscowości wioski Pilec, więc o, teraz mijam ten Pilec, no i jadę dalej. Дрогнула рука, невзначай. Да смотри, не заряди холостых. Да не думай о петле палача. А не то наступит ночь, дождь, и уйдут от нас поля и леса, перестанут петь для нас небеса. Слушаем земли голоса.
prostu był dzień. Siemanero. Godzina pół do pierwszej. Zaraz znajdę wodę. Bo już kurna w bidonie tak sobie. Powiem szczerze, tam teraz odcinek był około 3, może 4 kilometrów. No właśnie taka kocie łby. Cały czas, kurna. No tak sobie amortyzator by się przydało mieć przedni. A to są PGR-y, tak rozumiem. To takie te na bydło, na sprzęt, żeby przechowywać siano. Ja to w sumie takaś bardzo się nie znam na tym, ale podejrzewam, że to kiedyś bydło trzymali, sprzęt do zbioru. No dobra, to jest miejscowość Sławkowo. Każdy skaże to, co było, nie pomnę. I pójdziemy pod pastuszu świrel. Dusznym stadem na bojniu obok cierpiał. Posłuchajcie, teraz spotkałem dwóch parę niemiecką, samochodem jechali w tamtą stronę. No i pytam, jak tam w tamtą stronę wygląda te kocie łby, ile kilometrów? A on mówi, że około 4 do 5 kilometrów masz takiej drogi. I niestety, kurna, jedziesz, kurna, dupa, nadgarstki. Niestety. No ale u Niemców, u tej pary, też zmartwienia są, bo tam nie ma przyjazdu. Tam leży drzewo na drodze. Więc taki kalaps. Miejscowość Kwiedzina. W ten sposób. No to godzina 14:30, tak? Nie, godzina 14:05. 50 km przyjechałem. I zobaczcie, co tu mamy. No tutaj chyba sobie normalnie usiądziemy i zjemy. No to fajnie to jest. O. Teraz Solid Security tu przyjedzie. Jezus. No niestety. Tam jest kwatera Hitlera w prawo. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie jestem miłośnikiem tych kwater. Więc jadę dalej. Chcę jeść już. A nie mogę znaleźć zwykłej ławki. O, tam jest info. Wojenna kwatera Adolfa Hitlera, kilometr w tamtą stronę. Dobra, zobaczymy zaraz tam dalej. Siemano. Jeszcze raz. No właśnie, znalazłem taką, nie wiem, plac zabaw. Rzecz jasna, najlepszy worek na świecie. Chcę ugotować makarony. I pewnie odgrzeję fasolę.
Czyli tak. Będzie cebulka, w sensie czosnek, kiełbaska, będzie pesto. Takie. Pesto i będzie fasola z puszki. Czyli 100 gram makaron. No i puszka fasoli. Potem sobie herbatę zrobię. Ten makaron. To się zalewa wrzątkiem i jego nawet się nie gotuje. Wrzątkiem zalewasz i czekasz. No właśnie, jedzonko już gotowe. Tylko teraz grzeję sobie wodę na herbatę. No to wyszło tak. No to mam makaron z pesto. No, cebulę, czosnek, chorizo i ta druga kiełbaska taka wolno dojrzewająca. No to tą fasolę zjem. No i herbata z herbatnikami. No dobra, ja jeść, kto teraz je, to smacznego. No właśnie, zjadłem. Co? No jadę. 50 km dzisiaj tylko zrobiłem, więc nie wiem, zobaczymy. Oby kolanko moje się nie odezwało. Jak się odezwie kolanko, to trzeba będzie kracać o połowę drogę. No dobra, to do zobaczycha. Patrzcie, co ja widzę. Będzie ścieżka rowerowa. Fajnie. Mam nadzieję, że to gówno zaleją kurna betonem. Tą ścieżkę, tą drogę raczej. Z kamieni. To nadal pierwszy dzień, godzina 16:30, 65 km. Polepszenie w drodze, w sensie droga się polepszyła troszeczkę, nie troszeczkę, a pokocił bach, to w ogóle Mercedes wśród dróg. No, także ogólnie dzisiaj spokój. O, to już pokazuje, że już mam 700 metrów przewyższeń. Kto by mógł pomyśleć? Mazury i przewyższenia, coś niesamowitego. Proszę bardzo, co to za miejscowość? Sztynor. Dziękuję bardzo. No to jesteśmy w Sztynoru. Same jachty. No to niestety nie na moją kieszeń. Przejeżdżamy jakiś most.
powiedział jakiś bardziej kolejowy. No i tutaj już mamy piaszek. Niestety. Ja właśnie u tego takiego faceta, co jechał tą trasę, właśnie oglądałem, co na mnie czeka tam podczas wyprawy. No to w jednym miejscu był piach, ale było bardziej płasko. Może to nie to. W każdym razie 94 km przyjechałem. Jeszcze 6 km, zaraz będę przyjeżdżał obok jezior. To może zanocuję dzisiaj znowu nad jeziorkiem. No to w drogę. Sorry, że tak ciemno. Ja nie wiem, jak wyjdzie obraz. Jestem z czołówką, tak żeby podświecić sobie, bo już jest mega ciemno. No, tam mam namiot. Tam stoję. Więc tak, zrobiłem 97 km. Przejechałem na taką dziką plażę i znowu nad wodą dzisiaj zanocuję. Jest to, można powiedzieć, pierwszy dzień, no ale to jest jakby, no tak, pierwszy dzień nawet. Także idę sobie coś przyszykuję, pewnie sałatę zjem z fetą, wypiję herbatę, no i nic, no i będę się kładł. I jutro ciężki dzień. No i właśnie tutaj właśnie zanocuję. Tu mamy roweros, los w roweros. Tam mam śpiwór, który się suszy. A jutro pomiędzy tymi drzewami rozwieszę sznurek. No i może. Tam, w sensie morze, jezioro, tam jezioro. No dobra, dzięki za uwagę i do jutra.